strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym przeanalizujemy sobie, porozmawiamy sobie o tym, jakie dodatki pasują do fuksjowej sukienki, ogólnie do koloru fuksjowego. Jak wiecie, wybieram się na drugie weselicho i podjęłam decyzję, że no, wybieram sukienkę fuksjową z Shein-u. Mierzyłam ją tutaj, zerknijcie sobie, zobaczcie. Zastanawiałam się nad nią i nad właśnie tą fioletową sukienką z Ulla Popken, jeśli chodzi o weselicho mojej siostry, ale skoro już pojawiło się drugie wesele i mam możliwość wyboru, no to wybiorę jednak tą fuksjową. Ona świetnie leżała, bardzo dobrze się właśnie układała, no we wszystkich względach była naprawdę, naprawdę fajna, więc wybrałam tą kieckę. No i stwierdziłam, że warto byłoby porozmawiać o dodatkach, o tym, jaki kolor dodatków do tej fuksji wybrać, dodać, zainspirować się, no bo to jeszcze chwileczka czasu, jeszcze można coś zamówić, jeszcze można coś poprzymierzać, pobujać sobie w obłokach i pomyśleć, jakie te dodatki powinny być, więc dzisiaj zapraszam na taki właśnie film. Porozmawiamy sobie właśnie o dodatkach, jakie dodatki do fuksjowej sukienki. Oczywiście buty, oczywiście torebka, jakieś tam biżuterie. Myślę, że taki filmik będzie interesujący. Na moim blogu dawno, dawno temu pojawił się artykuł na ten temat, bardzo oblegany, bardzo duże zainteresowanie zebrał, więc można powiedzieć, że na podstawie tego artykułu na moim blogu dzisiaj nagrywam filmik. Nie martwcie się, będzie jeszcze jeden film z mierzeniem sukienek weselnych. Okazało się, że na Bonprixie co nieco się pojawiło. Bardzo mało w tym roku, ale to już poruszę osobno. W każdym razie będzie jeszcze jeden film z mierzeniem. Nie przejmujcie się. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i lecimy. To tak wygląda moja sukienka, sukienka, którą wybrałam. Możecie zobaczyć taki szybki sneak peek i takie jeszcze kilka disclaimerów muszę tutaj dodać, zanim zaczniemy te rozważania. Ja mam pełną dowolność, jeśli chodzi o dobieranie dodatków. Lubię, jak buty i torebka są pod kolor sukienki. Lubię, jak są w kontraście. Lubię, jak gdzieś tam nawiązują do czegoś innego, więc jakby nie będziemy się tutaj nastawiać na to, czy to będzie pasować pod kolor, czy to się będzie gryzło, czy to się nie będzie gryzło. No po prostu gdzieś tam podumamy sobie nad tymi dodatkami, nad kolorami, nad tym, co nam będzie pasowało. A co nie? Na weselu mojej siostry do tej sukienki kremowo-fioletowej miałam białe sandałki, takie biało-kremowe sandałki i taką jasno-fioletową torebkę. Nie musiało być pod kolor, nie musiało być buty i torebka w tym samym kolorze właśnie. No to zaczynamy. Zaczynamy od klasyki. Klasyka, czyli czerń. Czerń, która będzie pasowała do wszystkiego, która będzie pasowała do każdego jednego koloru. Każdy z nas ma jakieś czarne buty w szafie, każdy z nas ma jakąś czarną torebkę w swojej szafie, ale ja osobiście tego koloru bym nie wybierała na wesela, chociaż miałam swoje ulubione sandały. Czarne. Takie czarno-zamszowe z Diorsa, które już naprawdę, których już nie wykorzystuję, które sobie leżą i już odpoczywają, i próbowałam do tych sandałów dobierać właśnie jakieś czarne dodatki. No nie zawsze to dobrze wychodziło, bo te kiecki były bardziej takie zwiewne, te kiecki, które ja wybierałam, są raczej takie eteryczne i takie z printem kwiatowym, i do tego czarne buty, czarna torebka. No gdzieś mi tam w środku nie pasowało, no jednak ten czarny kolor na wesele jakoś bym po prostu raczej bym w to nie szła. W każdym razie no czarny pasuje tak czy siak, no i nie możemy z tym nic zrobić. Kolejny kolor to nude, beż. Jest to brat bliźniak koloru czarnego, po prostu on do wszystkiego będzie pasował, z wszystkim będzie dobrze wyglądał i naprawdę, jeżeli nie macie ochoty zastanawiać się, co będzie pasowało do danej kiecki, no to myślę, że beżowe sandałki, beżowe buty gdzieś tam na obcasie, beżowe dodatki zawsze będą, no tak, czy po prostu do jakichś mocnych neonowych kolorów, czy do ciemniejszych, te dodatki nude uważam, że też pasują do wszystkiego. Kiedyś miałam dodatki nude, nie. I też wydaje mi się takie bardzo, bardzo nudne. Są to bardzo, bardzo nudne dodatki. Jeżeli naprawdę żywcem nie miałabym co dodać, albo po prostu nie miałabym czasu, żeby się nad tym zastanawiać, to pewnie bym je wybrała. Ale
pokminmy jeszcze dalej. Kolejny kolor to jest granat. Granat z fuksją jest to moje jedno z ulubionych połączeń. Miałam kiedyś to połączenie na jednym właśnie weselu. Miałam taką różową, mocno różową sukienkę fuksjową. Do tego miałam granatowe buty, do tego miałam granatowe dodatki, kolczyki w kolorze granatu. Nawet miałam bransoletkę w kolorze granatu i było wtedy tak zimno, więc miałam taką chustę, miałam taki szal w kolorze różu w granatowe grochy. No przepięknie to wyglądało, jest to jedno właśnie z moich ulubionych połączeń kolorystycznych. Takie dosyć nieoczywiste. To jest taki, mówię, granat to jest dla mnie taki zamiennik czerni, taki bardziej pozytywny. Mniej smutne, na pewno elegancki, nadal gdzieś tam kolor nowoczesny, nadal bardzo często używany, jeśli chodzi o garnitury. No garniturów w kolorze granatowym jest teraz zatrzęsienie, więc no ten granat do fuksji będzie naprawdę fajnie wyglądał. Właśnie myślę sobie o jakichś granatowych szpileczkach, o jakimś lakierkowym dodatku, może właśnie jakaś taka torebunia w tym odcieniu. Aha, torebunię też miałam właśnie w takim granatowym odcieniu. Ona była taka jak żmijka, taka jak po prostu wężowa skórka. Więc jak najbardziej na tak. I może będę Wam tutaj wrzucała z bloga te moje inspiracje, te moje kolaże, żebyście zobaczyły mniej więcej o co chodzi, przynajmniej żeby się troszeczkę zainspirować, żeby poczuć ten klimat kolorystyczny, tutaj, o czym my tutaj mówimy w ogóle. Następny kolor to biały. I teraz moje pytanie, czy można ubierać dodatki w kolorze białym na wesele? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem nie ma żadnego problemu. No bo co nam zrobią, co nam wyrządzą złego białe buty, co nam wyrządzi złego biała torebka, jak po prostu jesteśmy w innym kolorze, jak po prostu inną sukienkę mamy w innym kolorze, więc tutaj biel jest takim przełamaniem, jest taką czystością, jest też taką, sprawia, że cała ta stylizacja staje się taka nowoczesna bardzo. No zwróćcie uwagę, do takiej różowej, takiej mocno różowej sukienki ta biel dodaje właśnie trochę nowoczesności, a trochę retro. Nie wiem, czy wy też macie takie odczucia. Nie wiem, ta biel zawsze często mi się kojarzy właśnie z retro, w związku z tym, że dawno, dawno temu istniało takie coś jak białe kozaczki i dawno, dawno temu gdzieś w filmach, bo ja tego nie pamiętam, jak byłam dzieckiem w latach tam 90., wczesnych latach 90., jak policjanci mieli te swoje mundury, to mieli bardzo dużo białych dodatków. I to się tak wybijało, ten biały pasek, jakieś białe rękawiczki, już nie wspomnę o jakichś tych kaburach skórzanych w kolorze białym, to się bardzo wybijało i ta biel właśnie, która wybija się z danego koloru, tak mi się też troszeczkę kojarzy. Ale myślę o tym bardzo intensywnie, bo mam bardzo wygodne białe sandałki z Uli Popken, które no chętnie bym wykorzystała, no ale nie jest to powiedziane, że do tego będę miała gdzieś pod kolor torebkę, czy nie wyświruję z jakimś innym kolorem, dlatego jesteśmy tutaj i rozkminiamy. I czekam też oczywiście na wasze komentarze, czekam też na wasze podpowiedzi. Co na ten temat sądzicie? Który kolor według was będzie najlepszy? Co wy może miałyście? Jaki kolor wy miałyście do swoich fuksjowych kreacji, jeżeli takowe miałyście właśnie? Więc czekam na wasze doświadczenia, czekam na wasze komentarze. No i ta biel, nad którą warto się zastanowić, nad którą ja na pewno będę się zastanawiać, dlatego że mam bardzo wygodne te buty. Bardzo wygodne te buty. Całą noc przetańczyłam, przechodziłam, nic mnie nie bolało. Zmieniałam je tylko w momencie, kiedy musiałam prowadzić samochód, bo niestety no jazda samochodem w butach na obcasie u mnie nie ma takiej opcji, więc przebrałam je dopiero wtedy, kiedy wsiadaliśmy do samochodu i jechaliśmy do domu. Jeszcze jest jeden plus tej bieli, taki, że jak macie opaloną skórę, to te dodatki gdzieś tam też się wybijają. Wybijają, podkreślają opaleniznę, no nie wiem, dajcie mi znać co sądzicie. Kolejny kolor to szary. No i muszę wam od razu powiedzieć, że tak, on może i pasuje do fuksji, ale zarówno te róże, jak i szarości mają tyle odcieni, mają te barwy ciepłe i zimne i one nie do końca będą ze sobą pasować. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Po prostu jest róż, który bardziej pójdzie w ciepły odcień, jest róż, który bardziej pójdzie w zimny odcień. Tak samo jest z szarościami, są bardziej żółte szarości i są bardziej chłodne szarości.
wartości, więc myślę, że dobranie tutaj tego pod sukienkę, tych dodatków pod sukienkę, chociażby to nawet była jakaś narzutka, marynarka czy cokolwiek, no może to po prostu nie zadziałać. Dajcie mi znać, czy się ze mną zgadzacie. I minus jeszcze jeden jest taki, że jest strasznie smutno. Ta szarość też mi się nie wydaje taka, taka elegancka i taka wzniosła. Jak wybieraliśmy garnitur dla mojego syna, on tam się uparł, że chce szary garnitur, ale ta szarość kojarzy mi się z dresówką. Kojarzy mi się z właśnie z czymś takim odpoczynkowym, z kocykami, z narzutami, z jesiennym vibe'em, a niekoniecznie z vibe'em weselnym, niekoniecznie z vibe'em eleganckim, z takim właśnie wzniosłym, więc nie dość, że smutno, to wydaje mi się, że mało elegancko, no i trafić z odcieniem będzie bardzo, bardzo trudno, więc jeśli chodzi o szary, to jestem zdecydowanie na nie. Kolejne dwa odcienie, bardzo uniwersalne i bardzo, bardzo często używane przeze mnie i również przez moją mamę, to jest złoto i srebro. Jestem jak najbardziej na tak, w zależności właśnie w jakim odcieniu macie tą sukienkę, albo nawet i nie, po prostu lubisz srebro, ubierasz srebro, lubisz złoto, ubierasz złoto i tutaj mówimy o dodatkach, mówimy o biżuterii, tak samo, ale buty. Buty, sandałki, po prostu pantofelki w odcieniu właśnie złota, w odcieniu srebra, to jest hit, to jest strzał w dziesiątkę, jeżeli zaopatrzycie się w takie sandałki na małym obcasiku w kolorze srebrnym i w kolorze złotym, do tego torebunia i złota i srebrna, to możecie miksować to w jaki sposób sobie tylko zażyjecie. Możecie ubrać samo złoto, możecie ubrać samo srebro, możecie to wymiksować srebro-złoto w jedną, w drugą stronę, jak sobie tylko życzycie. I to jest takie uniwersalne, to wam wystarczy moim zdaniem do każdej kiecki. No bo to będzie nawiązywało do biżuterii, to będzie nawiązywało do innych dodatków. No wiadomo, że nie ubierzecie sobie srebrnej narzuty i srebrnej marynarki na wierzch, ale to już będą takie dodatki trochę też imprezowe, będą nawiązywały do jakiejś tam kuli dyskotekowej, nie wiecie o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, więc ja jestem jak najbardziej na tak i w złocie i w srebrze. No ja też jestem osobą taką, która nie chodzi zbyt często na obcasach. Te obcasy ubieram tylko i wyłącznie na imprezy. Jeżeli to jest impreza, to jest to wesele. Nie ubieram obcasów na jakąś imprezownię, nie ubieram na festyn rodzinny, nie, absolutnie nie. Jeżeli te obcasy ubieram, to albo gdzieś wychodzimy po prostu na uroczysty obiad, idziemy na komunię, idziemy na wesele, jest to właśnie taka większa impreza, wtedy ubieram te obcasy, więc niech one będą kupione, niech one czekają na swoją kolej, niech będą super wygodne, niech mają obcasik taki fajny, w porządku dla was, nie za duży, nie za wysoki, nie za niski, żebyście się dobrze w tym czuły, żeby nie trzeba było ich przebierać, no to jest idealne, idealne wyjście, bo też umówmy się, przebieranie butów na weselu, no jest rzeczą słabą, no ale cóż zrobić, jak obetrą, jak są niewygodne te buty, no to przebrać trzeba i trzeba zawsze mieć takie buty w zapasie na przebranie w samochodzie gdzieś, czy w siatce zapasowej gdzieś w szatni zostawić, jakby coś się miało wydarzyć, żeby nie cierpieć, żeby sobie nie zepsuć humoru do końca wesela, ale no umówmy się, że bardzo wygodne buty, których nie trzeba przebierać, to moim zdaniem jest luksus, na który warto polować, na który warto wydać trochę więcej pieniędzy. I ostatni kolor, również mój ulubiony, to pomarańcz. Pomarańczowy w połączeniu z różem, z fuksją, to jest coś niesamowitego, coś bardzo energetycznego. Już wam tutaj nieraz o tym mówiłam, nieraz opowiadałam. I nie bójmy się takiego połączenia, nie bójmy się tych kolorów, które teoretycznie do siebie nie pasują. Nie bójmy się tych kolorów, których wszyscy mówią, że do siebie nie pasują. Tak się teraz mówi właśnie o brązie z granatem, o zieleni z niebieskim. I właśnie, no już, to już mam wrażenie, że ten pomarańcz z fuksją przeszedł do porządku dziennego. To są bardzo dwa energetyczne kolory, które nieziemsko wyglądają w połączeniu, więc gdybym tylko miała pomarańczową
pomarańczową marynarę, na pewno bym ją ubrała, pomarańczowy dodatek, pomarańczowe jakieś kolczyki czy coś w tym stylu. No jeszcze się, jeszcze się po prostu rozglądam, za tym, no po prostu wchodząc w takim outficie z kolorem pomarańczowym, no, rozwalacie całe weselicho, moim zdaniem, w sensie robicie wielkie, wielkie wrażenie, tak, o, w ten sposób pozytywnie. No i tak podsumowując, te kolory, nad którymi ja się zastanawiam, tak teraz zobaczyłam, o jakich kolorach mówię, no to na pewno zastanawiam się nad złotem, srebrem. Gdzieś tam już srebrną torebeczkę mam, moja mama tam jakieś zasoby w torebeczkach ma, więc gdzieś tam jakaś wymianka, jakieś zamieszanie w kotle i wyciągnięcie tej torebeczki, pożyczyłabym od niej jakąś torebunię. Złoto, srebro, biel na pewno tutaj wchodzi w grę, pomarańcz też wchodzi w grę. No wyobraźcie sobie po prostu tylko to, połączenie kolorystyczne, więc tak. Więc to wszystko, czekam na wasze komentarze, dajcie mi znać, jakie połączenie według was jest najfajniejsze, najładniej to wszystko wygląda, na co wy się skusiłyście, no piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam, bo myślę, że kolor różowy jest takim kolorem bardzo, bardzo popularnym ostatnio i no wiele kobiet widziałam w właśnie fuksjowych sukienkach, zarówno na tym weselu naszym majowym, jak i no już myślę, że tak... Od kilku ładnych lat ta fuksja i ten róż gdzieś tam króluje, więc czekam na wasze komentarze. Dziękuję za wszystkie łapeczki w górę, dziękuję za wszystkie subskrypcje, dzięki, że tutaj jesteście. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak było na weselichu, to weselicho będzie wyjazdowe, nawet wam mogę zdradzić, myślę, że to już jest ten czas, kiedy mogę. Mogę zdradzić, że wybieramy się do Zamościa na weselicho, do mojego kuzyna. Będzie ogromne, z tego co wiem, ogromne weselicho na całą rodzinę. Jak macie ochotę zobaczyć, jak było, no to zapraszam na kanał vlogowy Madziow Vlog, zapraszam na Instagrama Madziow, również się wszędzie nazywam Madziow, więc zapraszam również tam. Wpadajcie zobaczyć, a na dzisiaj to było wszystko, ja się z wami żegnam, cześć, pa!